Siemanko, witam wszystkich. W poniedziałkowy poranek, godzina 8:00. Z racji, że mam dzionek wolny od pracy, postanowiłem sprawdzić, jak wygląda dzień na Glovo z samego rana. Na razie wygląda bardzo nieprzyjemnie. Zimno opada. Zobaczymy, czy będzie ciągłość zamówień. Jakiego rodzaju te zamówienia będą? Raczej o tej godzinie kebaby odpadają. Pizza tak samo. Więc pewnie będziemy jeździć z jakimiś śniadaniami, deserkami, kawkami. Wpadło mi pierwsze z ulicy Mostowej, Charlotte. No i oczywiście najważniejsze, ile się uda dzisiaj zarobić. Nocka, niby fajnie, bo puste ulice, szybko się przelatywało z punktu do punktu, ale pod względem finansowym no to wyszło na to samo, co w ciągu normalnie dnia. Dodatek teraz jeszcze będzie, bo dają bonus za złą pogodę. No nie powiem, liczyłem na troszkę lepszą pogodę dzisiaj. Otwórz klatkę przez... Idź wprost przez drzwi do końca ogródka przez otwarte. Po prawej stronie otwórz drzwi tym samym kodem. Ostatnie piętro, mieszkanie 33. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. No i co? Cisza na razie. Nadal cisza. Nigdy nie byłem na rynku przed 10, a tu do 10 jest chyba wjazd dla zaopatrzenia. Ile to jest samochodów? No niecodzienny widok. No dobra, ale gdzie są zamówienia? Przejedźmy Floriańską, wrócimy Szewską. Może jak dalej nic nie będzie, to wrócimy się na Kazimierz. Możliwe, że zamówienia zaczną się dopiero gdzieś od 9:30. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby iść o 8:00. Dobra, jadę w Kazika. Nic tu po mnie. Będzie stawka 15 na godzinę. Jak oczywiście wpadnie jakieś zamówienie, bo na razie to będzie 11. Przepraszam, 11:27.
No, jedno się sprawdziło. Praktycznie nie ma aut o tej godzinie. Wszyscy w robocie siedzą. To jest na plus. No ale co z tego, jak na łowie nie ma. No i jak żyć, panie, kurwa, jak żyć? Zawsze tak jest. Czy tylko ja mam takiego pecha? Ciekawe. Jest zamówienie. Mostowej. Odebrane ciasteczka i kawka. Jeszcze jakaś bagieta chyba, bo coś takiego długiego. I lecimy na Grze Górecką 77A. Klatka C. Z tego co ja pamiętam, to klatka C jest wewnątrz. Kiedyś tego też tu szukałem i szukałem. Co jest po prawej chyba, a D po lewej. Dokładnie. Dziękuję, do widzenia. Bistro 27, śniadania. Daj wór. Za 10 minut. Zrobiłem dwa zamówienia i bateria już 45%. Ja nie wiem, czy się telefon nie pierdzieli. Zamówienie dopiero będzie niby za 10 minut, to... Ja bym zdążył do domu skończyć się ubrać trochę lepiej. Przeszło mi przez myśl, żeby przedłużyć tą jazdę do drugiej. Jakby baterii zostało, miałem oszczędzać. Ale chyba podziękuję w takim wypadku. Aha!
Kręcę się i kręcę, nie mogę zamierzyć, gdzie to. Dziękuję pani bardzo, że pani wyszła. Dziękuję. A drzewa połamane wszędzie. Mam nadzieję, że tą kawy nie ma. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Nic nie było w pogodzie, że ma padać. Miało być zachmurzone. Ale nie miało padać. No wrzuciłbym to wszystko w amortyzowaną ramkę. Tylko że ja nie wiem, czy to musiała być za rama. Pewnie kona jakaś stinki albo coś w tym stylu, żeby tą jebitną baterię włożyć. Stawa pizzy na 5 km na rowerze. No ciepłe to nie dojedzie. W ogóle co to jest za pizza? 32 cm za 52 zł? Co na kurwa z kawiorem jest? No bez jaj, że wiatr tak wyjął ten słup. No to konkretnie wiało. Autobus by mnie ściągnął. Tak, a na jakim imię? Łukasz. Okej, dobra. 51 zł. Dobra, dzięki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, smacznego. Dobra, dzięki. A wszystko nie dali? Może w środku, ja nie mam. Dobra. Dobra, są, dzięki. Dzięki, do widzenia. Czyli jednak mamy Biedroneczkę. No w sumie już jest co, za 15:10. O, słoneczko się próbuje przebić. Zachód. Nie, 454. Dziękuję. A średnio podoba mi się wkładanie Biedronek od boku. Już mi się jakaś butelka w plecy wbija. Dobrze, że tylko na kilometr dostawa, bo bym to musiał przepakować. Glovo. Dobry. Tak, proszę jedno. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję, do widzenia. Biedra na Mogilskiej. Customer.
osiedle Bohaterów Września. Zmieniliśmy twoje zamówienie, no, dawaj. Na widok. Znowu ja. 109. No nie wyci mnie z tą Biedronką. Ja nie wiem, a muszę jakoś tą kartę zastrzec. Nie wiem. No nie trafi za chwilę z tymi ich SMS-ami. Widok 14. 2,5 km. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzięki. Do widzenia, dziękuję. Z krakowskiej zamówienie. Puścisz mnie, czy nie? Pierogarnia Słowiańska Uczta. Gotowe za 14 minut. No niezbyt mogę szastać tą baterią aż tak. Skoczyłbym te buty przebrać. 13 minut to akurat obrócę do domu i pojadę na miejsce. Tylko że jak nagle wskoczy, że już jest gotowe. Nigdy stamtąd nie brałem, to nie wiem, czy oni przygotowują szybciej niż deklarują, czy zawsze na czas, albo nawet i pierogi też, no to muszą się chwilę pogotować, no nie tak, że wrzucimy, wyciągniemy, to wiecie jak jest. Dobra, przebrany. Od razu się przyjemnie jedzie. Jadę po pierożki. Ponoć są już gotowe, ale coś czuję w kościach, że jeszcze nie są. Jak widzicie, ma się tego nosa. Pani akurat kończyła pakować. Apteka Słoneczna. Ja tu zostawiamy tam to. Dziękuję, do widzenia. Bocheńska. Na Fabryczną. Te Blueberry Restro and Bar. Gdzież to jest? Dzień dobry. 677. 7 przez 7. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakby się okazało, że na kolejnych nie przejadę, to dziękuję bardzo. Ja pierdzielę z tym dotykiem. Przejechałem. Jakaś klinika Niracki. Fabryczna 1A. Wejście od strony alei pokoju. Tutaj. Dzień dobry. Nie będę wchodził, bo brudne. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Ze szlaku na Ignacego Skorupki. Dobra, buty drugie też już przemokły. Ale się zjebała pogoda. Ja pierniczę. Ma pan 248? Może to pan podpisać?
Nie, no pewnie do dupcy łomi. Cały mokry, przemoknięty do suchej nitki. Słoneczko wychodzi, jakby nigdy nic. No elegancko sobie stoją na ścieżce. Tak mi się słońce odbija na tym etui, że nie widzę nic na tym ekranie w ogóle. Gdzie mam jechać? O, jak fajnie do słoneczka. Ale cieplutko. Tutaj. Zapomniałem o szlabanie, to mi się rozdupcył. Aha. To jest brama wyjściowa. Spoko, ja myślałem, że to śmietniki. Znowu. Dzień dobry, proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia, dzięki. The Pizza z Lubelskiej. Bydgoska 19C. O kurde, pizza jest gotowa. A ja mam jeszcze 1,5 kilometra. Dobra, ja mam Globo 759. Aha, pizza 40. Musiałem boczne ścianki rozkładać. Kurde, 42,7. Trzeba będzie sprawdzić kolejne zamówienie. Czy będzie w kierunku domu, czy nie. Jak nie będzie w kierunku domu, to nawet go nie biorę. O gdzie przecież, ja mam tylko 8 km chyba do chaty, to przecież ja się zajebę, jak mi przyjdzie stąd wracać bez wspomagania. Tak przynajmniej do rynku, żebym dojechał. Z rynku mogę wracać. Na Messengerze pokazało mi się, że jakiś czat został otworzony przez kurierów. Co, strajkować będą? Jak pyszniaki? Wow, ale tu ładnie, kolorowo. Dwóch emerytów z browarem na ławeczce w parku. To jest życie. Proszę bardzo. Dziękuję. Smacznego. Do widzenia. Kurde. Że mi tylko zamówię, a nie, wklepę sobie teraz, że nie mogę pracować. Połączę się za 5 i nie powinno mi już dać zamówienia.
tak zrobimy. I toczymy się pomału do domu. To jeszcze podsumujmy. 4 godziny bez tych 20 minut, to niecałe 35 zł na godzinę. Patrząc na to, że z początku te pół godziny czy 40 minut jeździłem z rynku na Kazimierz, tam i z powrotem bez żadnego zamówienia, no to myślę, że nie jest źle. Na przyszłość wiem, żeby nie zaczynać o 8, tylko jak coś to o 9. No to siema, do następnego. Aha, jeszcze jedno. Weź na tej suba. Dobijmy do 1. Piątka.